Konferencja Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, diety radnych wzbudzają i zapewne wzbudzać będą szereg kontrowersji, zwłaszcza jeśli będą one podwyższane. A mamy teraz taką sytuację. Chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć, że ostatnio diety radnych omyłkowo mylone są z zarobkami radnych, a warto przypomnieć, że dieta radnych to jest nie, jest to kwota, która ma niejako zrekompensować mandat wykonywania radnego, a więc absolutnie nie wynagrodzenie. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, diety radnych wzbudzają i zapewne wzbudzać będą kontrowersje, natomiast Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej wychodzi z własnym projektem uchwały już na najbliższą sesję, na 22 grudnia. Znacząco w tej uchwale obniżamy dietę radnych, to po pierwsze. I po drugie, znacząco chcemy zdyscyplinować tych radnych, którzy permanentnie opuszczają sesję Rady Miejskiej, a także posiedzenia komisji tematycznych. Drodzy Państwo, wróćmy jednak do 26 stycznia 2011 roku, kiedy to ówczesna Rada Miejska, drodzy Państwo, podjęła uchwałę w sprawie wysokości diet i zasad ich otrzymywania przez radnych. Inicjatorem tejże uchwały w 2011 roku był ówczesny przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Goszka. Drodzy Państwo, warto dodać, że tamta uchwała miała niejako zróżnicować poziom diety w stosunku do pełnionej funkcji radnego. Bo przypominam, że mamy radnego, który nie zasiada w żadnej komisji, mamy radnego, który może być przewodniczącym komisji tematycznej, mamy wiceprzewodniczącego, no i oczywiście mamy przewodniczącego Rady Miejskiej. I drodzy Państwo, 26 stycznia 2011 roku, kiedy ta uchwała weszła w życie, będę opierał się może na dwóch przykładach, żeby tego nie przedłużać. Przewodniczący Rady Miejskiej, wysokość diety wynosiła wtedy 1987,27 zł i było to 143% w stosunku do najniższej krajowej, przepraszam, która w 2011 roku wynosiła, drodzy Państwo, 1386 zł. Natomiast radny niepełniący żadnej funkcji otrzymywał dietę w wysokości 1291,73 zł i to było 93% najniższej krajowej, która, przypominam, w tamtym czasie wynosiła 1386 zł. I niejako, drodzy Państwo, możemy się od razu tak naprawdę teleportować do sierpnia 2021 roku, kiedy to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z inicjatywą ustawodawczą o zwiększeniu wynagrodzenia dla prezydenta kraju, ale także i zwiększenia wysokości diet. I tak w takim kalendarzowym jakby wydarzeniach 17 września 2011 roku większość sejmowa, przede wszystkim głosami Prawa i Sprawiedliwości, przyjęła stosowną ustawę, którą 30 września podpisał prezydent RP. Warto, drodzy Państwo, dodać, że podczas głosowania posłowie Koalicji Obywatelskiej byli przeciw tym znaczącym podwyżkom. No i co ważne, drodzy Państwo, kluczowa data 27 października 2011 roku. Prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, podpisał stosowne rozporządzenie, które skutkuje dla Rady Miasta, między innymi Rady Miasta Grudziądza, że ta, tak naprawdę nie robiąc nic, zwiększają się z automatu diety radnych. I pozwolę sobie, drodzy Państwo, przytoczyć. Dieta przewodniczącego Rady w podobnym przykładzie, tak jak z 2011 roku, wysokość tej diety 3020,96 zł i to jest, drodzy Państwo, 107% najniższej krajowej, która w styczniu 2022 wzrasta i będzie wynosiła 3010 zł. Natomiast szeregowy radny 2093,62 zł i to jest 70% w stosunku do najniższej krajowej, najniższego wynagrodzenia, które wzrośnie w 2022 do 3010 zł. I szanowni Państwo, tak jak już mówiłem na wstępie, radni Klubu Koalicja Obywatelska wychodzą z własnym projektem uchwały, znacząco obniżając dietę radnych. Tak jak mówiłem, dzisiaj są to wysokie podwyżki, na które my się nie zgadzamy. Myśmy tych podwyżek nie chcieli.
A dowodem na to jest głosowanie posłów Koalicji Obywatelskiej. A my, idąc za przykładem naszych kolegów w Sejmie, mamy własny projekt uchwały, który obniża do, drodzy Państwo, do... I znowu będę opierał się na przykładzie przewodniczącego i szeregowego radnego. Przewodniczący rady w naszej ocenie powinien otrzymywać dietę w wysokości 2000 zł i jest to 66% najniższej krajowej, która od stycznia, jak mówiłem, wzrasta do 3010 zł. I radny niepełniący żadnej funkcji do 1300 zł, to jest 43%. Jak łatwo zauważyć, drodzy Państwo, jest to znacząca obniżka, która naszym zdaniem jest wystarczającą wysokością diety radnych, którzy pełnią w tej kadencji swoje funkcje. Natomiast, tak jak mówiłem, także chcemy zdyscyplinować tych radnych, którzy permanentnie nie uczestniczą w posiedzeniach sesji, a także w komisjach tematycznych, ale o tym Paweł Napolski. Szanowni Państwo, jak powiedział radny Tomasz Smolarek, dieta jest rekompensatą dla radnego za to, że w czasie pełnienia obowiązków radnego nie może wykonywać pracy zawodowej. Jak radni pełnią swoje obowiązki? Doskonale widzimy to podczas prac komisji czy podczas obrad sesji Rady Miejskiej Grudziądza. W dniu 6 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej Grudziądza ławy radnych Prawa i Sprawiedliwości oprócz radnego Marka Czepka świeciły pustkami. Było to dla nas bardzo bulwersujące i wówczas przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza, pan radny Łukasz Kowarowski, stwierdził jednoznacznie, że trzeba podjąć działania, zastanowić się nad tym, czy by nie zmienić uchwały dotyczącej uposażenia radnego czy diety radnego, w związku z tym, że radni nie przychodzą notorycznie albo wychodzą czasem w czasie sesji i nie wypełniają swoich obowiązków, do czego zostali zobowiązani chociaż ustawą o samorządzie gminnym. My zgadzamy się z panem przewodniczącym Kowarowskim, w związku z tym stosowne zapisy w naszym projekcie uchwały dotyczące wykreślenia możliwości usprawiedliwienia radnego z tytułu jakiejkolwiek nieobecności. Jeżeli będzie radny nieobecny na sesji, będzie nieobecny na posiedzeniu komisji, bez względu na okoliczności, będzie miał niższe uposażenie, niższą dietę o 30%. Na komisji 30% na posiedzeniu rady. Nie będą brane pod uwagę żadne usprawiedliwienia, co miało miejsce do tej pory i o czym jest mowa w obowiązującej od 2011 roku uchwale Rady Miejskiej Grudziądza. To nie jest, Szanowni Państwo, pierwszy przypadek, kiedy radni Prawa i Sprawiedliwości nie funkcjonowali, nie pracowali podczas komisji, podczas sesji Rady Miejskiej Grudziądza. Podobna sytuacja, dużo gorsza nawet, bo wówczas nie stawił się żaden radny. Miała miejsce 31 marca 2020 roku. Wówczas żaden radny nie stawił się na sesję, podczas której były podejmowane kluczowe dla funkcjonowania naszego szpitala decyzje i kluczowe dla funkcjonowania miasta, ponieważ głosowaliśmy wtedy nad zmianami w budżecie miasta dotyczącymi funkcjonowania chociażby mieszkańców w okresie pandemii, bo były to regulacje dotyczące chociażby funkcjonowania sektora oświaty w tym czasie. I też szpitala dotyczące przekształcenia jego w okresie pandemii, gdzie przekładaliśmy tą decyzję na lata późniejsze. W tym czasie żaden radny klubu Prawo i Sprawiedliwość nie uczestniczył w sesji. Ale to nie pierwszy, czy nie drugi przypadek, gdy radni Prawa i Sprawiedliwości nie działają tak, jak należy. Otóż w poprzedniej kadencji była podobna sytuacja. W 2015 roku, jak czytamy w artykule z tamtego czasu, pan radny Andrzej Wiśniewski tak pokochał jazdę rowerem, że zrezygnował z posiedzeń Rady Miejskiej. Wówczas pamiętamy dokładnie, bodajże było to w marcu 2015 roku, podczas obrad sesji Rady Miejskiej Grudziądza, pan radny Wiśniewski nie pojawił się na sesji, a w tym samym czasie wyjechał, jak informuje nas dziennikarz jednego z grudziąckich portali, do Chełmna na wycieczkę rowerową. Podobna sytuacja w przypadku pana Andrzeja miała również miesiąc wcześniej, bodajże w lutym 2015 roku, gdy pan radny Andrzej Wiśniewski, zamiast uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej, która była bodajże 25 lutego, pan Krzysztof Kosiński, zgodnie z tym, co zapisano w artykule, informował, że przewodniczący klubu, pan Wiśniewski, nie uczestniczy, ponieważ jest chory, ma bodajże zapalenie płuc, a już dzień później pan radny Wiśniewski pojechał, tak wynika z informacji zamieszczonych w artykule, do Łasina, również na wycieczkę rowerową. Także tak radni, Szanowni Państwo, Prawa i Sprawiedliwości podchodzą do
wykonywania obowiązków radnego. W związku z tym, my zgadzając się z przewodniczącym Rady Miejskiej Grudziądza, panem Łukaszem Kowarowskim, jednoznacznie potępiamy tego typu zachowania i w naszym projekcie uchwały zawarliśmy stosowne zapisy, z których wynika jednoznacznie, jeżeli radny nie uczestniczy w sesji, nie uczestniczy w komisji, ma mniej za każdym razem o 30% i nie ma jakiegokolwiek usprawiedliwienia. Czy to chory, czy to, nie wiem, wyjazd zaplanowany wcześniej gdzieś na rowerze, nawet do Łasina, czy do Chełma, czy gdziekolwiek. Nie, nie ma pana radnego, nie ma pani radnej, wówczas minus 30%. Ponieważ takie zapisy nie obowiązują, czy nie są przestrzegane w obecnie brzmiącym kształcie uchwały, ponieważ ona jest dość w pewnym sensie lakoniczna i łagodna, ponieważ mówię o tym, że jeżeli jest zwolnienie lekarskie, to można usprawiedliwić nieobecność. No tu widzimy, niby ktoś był chory, a dzień później po sesji pojechał sobie na wycieczkę rowerową do Łasina. Także nas to nie przekonuje. To jest jedna kwestia. Z drugiej strony sprawdziliśmy na przykład oświadczenie majątkowe pana radnego Wiśniewskiego i za tą nieobecność zarówno w lutym, jak i w marcu podczas sesji nie miał obniżonej diety. Więc te przepisy, które obowiązują w dzisiejszym kształcie uchwały, są w naszej ocenie nie do przyjęcia. Powinniśmy je zmienić, w związku z tym w naszym projekcie bardzo je zaostrzamy. To może, bo to jest takie dosyć rygorystyczne, to są różne opinie na temat. Bo ja rozumiem, że Państwo chcą zdyscyplinować radnych, żeby nie było takiej sytuacji jak była ostatnia, ale jeżeli ktoś jest, nie wiem, obłożnie chory, trafi do szpitala, nie wiem, ktoś mu zmarł, no nie zdyscyplinujcie Państwo tej osoby, bo ona fizycznie nie będzie mogła uczestniczyć w sesji, więc to jest trochę może nawet nieetyczne. A może wystarczyłoby po prostu albo doszczegółowić system usprawiedliwienia, bo od tego jest przewodniczący Rady i konsekwentnie się tego trzymać. Pani redaktor, wiemy, jak to funkcjonuje już od kilku kadencji, przynajmniej od tego 2011 roku. Najlepszym dowodem chociażby są pobrane przez pana Wiśniewskiego diety w 2015 roku, wówczas gdy na sesji nie była, jak wynika z doniesień medialnych, podróżował sobie rowerkiem, więc te przepisy są niewystarczająco restrykcyjne, to po pierwsze. Po drugie, dieta radnego to jest rekompensata za pracę wykonywaną na rzecz mieszkańców w ramach mandatu radnego. Pracą taką jest udział w sesji i udział w komisjach. Gdy radny nie uczestniczy, nie ma powodu, i tak wynika z orzecznictwa sądowego, rekompensowania jego pracy, ponieważ tej pracy na rzecz mieszkańców jako radny nie wykonał. W związku z tym zwolnienia lekarskie, czy też nie wiem, udział w pogrzebie, no nie usprawiedliwiają nieobecności radnego podczas sesji. W związku z tym jest jasne nasze stanowisko, tym bardziej, że wiemy, jak to funkcjonowało, jeżeli tutaj ktoś 25 lutego rzekomo był chory, a 26 lutego rzekomo ozdrowiał cudownie i pojechał na wycieczkę rowerową do Łasina, no to nas to nie przekonuje, w związku z tym jasno mówimy, trudno, nie uczestniczyłeś, nie wykonywałeś w tym czasie obowiązków radnego, nie dostaniesz 30% diety, która tobie by przysługiwała, gdybyś wykonywał tę pracę. Poza tym, co ważne, Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli radny będzie przebywał, tak jak Pani raczyła zwrócić uwagę na zwolnieniu lekarskim, to z automatu w swoim miejscu pracy otrzyma 80% wynagrodzenia. A więc wykonywanie mandatu radnego w tym momencie, otrzymywanie z tego tytułu diety, jest w naszej ocenie, mija się z celem. Podała Pani przykład pogrzebu. Przysługuje takiej osobie urlop okolicznościowy. No przepraszam, ale w tym momencie jestem na pogrzebie, a tak naprawdę nie jestem na sesji. No trudno. No to są oczywiście wypadki losowe, ale one są regulowane chociażby przez związane w swoim miejscu zatrudnienia, jeśli chodzi o wynagrodzenie, czy też właśnie o urlopy okolicznościowe. Stąd tak, a nie inne restrykcyjne podejście naszego klubu do tych nieobecności. Czy Państwo, jak wykonują swoje zawodowe obowiązki, a są na sesji albo na komisji, dostają z miejsca pracy mniejsze wynagrodzenie? Znaczy, ja mogę powiedzieć o sobie, ja mam umowę zlecenie, pracuję w ramach własnej działalności gospodarczej, w związku z tym to wówczas bierze najczęściej urlop albo bezpłatny, albo płatny, albo ma tak ustawione godziny pracy. W przypadku nauczycieli to jest najczęściej, że ta środa jest takim dniem. Ale finansowo na tym nie trafi.
traci? Tracą nasi radni. Chociażby ostatnio pamiętam, przepraszam, myślę, że mogę to przytoczyć, chyba jeden z radnych, który pracuje w szpitalu, tam no, dostał niższe wynagrodzenie. Ale większość jest na takich typowych etapach, więc mnie interesuje to, czy to, jak będąc na sesji czy na komisji dostają niższe wynagrodzenie z tego... To już należy każdego radnego zapytać, ponieważ... No, wydaje się, że nie, bo w szkole, jeżeli mają... W szkole, jeżeli mają tryb, tak, no, jeżeli mają tak godziny. Rekompensata. Dla wielu mieszkańców to nie jest rekompensata. Oczywiście to jest zwrot za jakieś dojazdy, ale państwo... Nie, głównie za to, że nie mogą wynagrodzić... Ale mniejsze pensje nie dostają. I państwo 1300 zł co miesiąc nie wydają na telefony, na dojazdy, czy na garnitury. Więc nie można też mówić, że to jest w pełni rekompensata. To jest w jakimś sensie państwa wynagrodzenie za pracę. Nie. To jest... Można inaczej to nazwać, ale mieszkańcy... Pani redaktor, jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą... Ale ja nie mówię o wszystkich. Tak, ale ci radni, którzy nawet nie prowadzą działalności gospodarczej, mogliby taką działalność gospodarczą, bo wiemy, że wiele osób pracuje na etacie, dodatkowo też wśród radnych, oprócz pracy takiej typowo zawodowej, wykonuje dodatkowe prace w ramach czy to umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, czy też własnej działalności gospodarczej. W związku z tym, że wykonują mandat radnego, tak jak chociażby ja, ta prowadzenie przeze mnie działalności gospodarczej jest znacząco w mojej ocenie ograniczone, ponieważ nie mogę korzystać chociażby z majątku miejskiego, nie mogę, bo w mojej ocenie byłoby to nieetyczne i tego dlatego też nie robię. I moja działalność została zupełnie przemodelowana, gdy zostałem radnym, bo ja wtedy ją zacząłem dopiero rozkręcać, a dowiedziałem się, że będę radnym, no to niestety musiałem to całkowicie przemodelować. W związku z tym nie mogę współpracować tak naprawdę, bo w mojej ocenie, mówię, byłoby to nieetyczne, z jednostkami miejskimi i tak dalej. W związku z tym też ci radni, którzy są na sesji, czy przebywają, uczestniczą w pracach komisji, w tym czasie nie mogą aktywnie wykonywać jakichkolwiek działalności zarobkowej, tak? Rozumiem, także w tym kontekście to jest. Niestety na takich typowych etatach, na których nie tracą, bo nawet jak jest na sesji albo weźmy urlop, nie bierze bezpłatnego, więc finansowo nie tracicie, więc państwo też nie epatujcie tym, że to jest rekompensata za to, ja że mówię to jak, pracy zawodowej wykonywać. Ja mówię jak to sądownictwo do tego podchodzi, że to jest rekompensata za to, oczywiście, że w danym okresie... Takie, ale formalnie nie ma tak, bo państwo też jak z panem radnym Czepkiem rozmawiamy, oczywiście, że jest na dojazdy, na pracę, no, ale 1300 zł co miesiąc nie wydajecie na nowe ubrania, nie, na dojazdy. Nie, dlatego mówimy, zasadzie, ale w tym czasie nie możemy, nie wiem, wykonywać jakiejś innej pracy, którą moglibyśmy wykonywać, gdybyśmy... etacie, to na tym nie traci. Ja tylko chciałam to... Jeżeli tylko i wyłącznie na etacie i nie ma chęci, powodów, aby ponad etat pracować, a wiemy, że dużo Polaków pracuje ponad etat. Na tym finansowo nie traci. Trudno mi się odnieść. Ja mówię o swoim przypadku i o przypadkach radnych, które znam. I tutaj, bo pani mówi, że znacząca obniżka. Znaczy to nie jest znacząca obniżka, bo automatycznie jakby się wam ta dieta podwyższa, ale pozostawiacie na tym samym poziomie. Nie podwyższacie, nie obniżacie. To znaczy obniżamy w stosunku do tego, co automatycznie podniosło nam Prawo i Sprawiedliwość. W stosunku do tego jest to znacząca obniżka. A w stosunku do tego, co mamy dzisiaj... Zaokrąglamy, żeby to było bardziej przejrzyste dla naszych mieszkańców. No bo dzisiaj jest ta końcówka 1308 tam z groszami. Natomiast dzisiaj, szanowni państwo... Mieszkańcy wiedzieli konkretnie. 1300, 1600 i 2000 to jest ten... Nie jakieś tam grosze. Ja rozumiem, że macie większość, ale to podobnie, bo są te dwa projekty uchwały. Znaczy ja myślę, że cała Rada zagłosuje za tym, tak? Myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Mam wrażenie, że jeżeli słyszałem pana radnego Wiśniewskiego, pana radnego Gorzkę, którzy mówili i domagali się, że trzeba obniżyć. My się jak najbardziej zgadzamy, trzeba, tak? Powinny być na tym poziomie, co najmniej jaki był wcześniej, ale też trzeba doszczegółowić pewne przepisy, które były wykorzystywane w mojej ocenie przez chociażby radnego Wiśniewskiego.